Kreskówki to nieodłączna część dzisiejszej telewizji. Stworzone głównie dla młodych osób, miały być miłym dodatkiem do codziennej rozrywki. Przez bardzo szybki rozwój telewizji stały się bardzo popularne, przez co znalazły swoich fanów również w starszym gronie publiczności. Najczęściej emitowane w późnych godzinach wieczornych kreskówki dla dorosłych niewątpliwie posiadają pewien urok, który przyciąga nas przed ekrany. Zapraszam Was na 5 kreskówek dla dorosłych. Rick and Morty. Stworzona przez Justina Roilanda seria to niewątpliwie jedna z perełek współczesnych kreskówek. Głównymi bohaterami tej serii są Rick i jego wkurzający wnuk Morty, których liczne niespodziewane przygody potrafią rozbawić nas do łez. Genialnie skomponowane scenariusze połączone z perfekcyjną grą lektorską sprawiają, że ta kreskówka potrafi zapewnić fanom sporą dawkę humoru. South Park. To serial dla dorosłych stworzony przez Treya Parkera i Matta Stone'a w 1997 roku dla sieci telewizyjnej Comedy Central. Akcja serialu toczy się w Colorado, gdzie to czterech dorastających chłopców ukazuje swoje niezwykłe młodzieńcze przygody, które często usiane są z surrealistycznym humorem i zabawnymi wulgaryzmami. Cała seria do dziś cieszy się dużą popularnością, zapewniając telewidzom sporą dawkę rozrywki. Beavis and Butthead. Zaprojektowany i stworzony przez Mike'a Judge'a serial animowany po raz pierwszy został opublikowany w MTV w 1993 roku. Show skupia się na dwóch społecznie niekompetentnych, nastoletnich przestępcach, którzy chodzą do szkoły w Teksasie. Niezbyt restrykcyjnie traktowani przez swoich rodziców bohaterowie prowadzą skrajne, niemądre nastoletnie życie, które usłane jest zabawnymi sytuacjami i masą podtekstów. Futurama. To serial, który dostarczył nam jednych z najśmieszniejszych, najciemniejszych i dobrze napisanych alegorii wszechczasów. Seria ta pozwala nam spojrzeć na siebie oczami przyszłości, jednocześnie udowadniając, że problemy społeczne były, są i będą. Głównym bohaterem tego serialu animowanego jest młodzieniec, który nieświadomie zamrożony na 1000 lat w kriogenicznej kapsule próbuje odnaleźć się w nowoczesnym świecie. The Simpsons. Długowieczność i ogólna dominacja tej serii, od zabawek przez gry aż po filmy, plasuje tą serię na szczycie naszej listy. Stworzony prawie 30 lat temu serial, nawet po tak długim czasie, wciąż odkrywa nowych widzów i fanów. Wymyślony przez Matta Groeninga serial animowany jest satyrycznym przedstawieniem życia klasy społecznej w Ameryce, uosabianej właśnie przez rodzinę Simpsonów. Akcja serialu rozgrywa się w fikcyjnym mieście Springfield w środkowej Ameryce. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach, czy oglądaliście któreś z powyższych kreskówek. Nie zapomnijcie o sprawdzeniu filmu na Ciekawych Świata oraz zostawieniu suba i łapki. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!